Zrób głośniej. Parę słów do mikrofonu powie za chwilę doktor Artur Bartoszewicz. Rozmowy nagłaśnia Maciej Uchmański. To Robert pyta. Robert. Czy Bartoszewicz to prawdziwe nazwisko od urodzenia? Serio pytam i jaki ma stosunek do tego, co się dzieje w Palestynie i co robi Izrael? Serio pytasz? Gdybyś serio pytał, to znaczy miałbyś szacunek do mnie. A jeżeli pytasz się taką rzecz, to znaczy, że nie szanujesz mnie w ogóle. Ja nie podważam twojego nazwiska, nie podważam twojego imienia. Jaki mam stosunek do Palestyny? tak jak mam, jak Izrael do Hamasu. Izrael się chroni siebie. i Wbrew pozorom chroni ciebie. Jak tutaj przyjadą ci z Hamasu do Europy, to no wtedy zrozumiesz, o czym ja mówię. Kolejność dowolna, tak jak powiedziałem. No oczywiście, lecimy dalej. Czy pan doktor opowiada się za systemem prezydenckim w Polsce? Raczej nie. To znaczy, ja naprawdę uważam, że my jesteśmy w stanie podejmować decyzje w, w takich strukturach kolegialnych, w sensie. Jesteśmy w stanie wyłonić z narodu mądrych ludzi, którzy będą umieli wziąć odpowiedzialność za przyszłość narodu. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego systemu, chociaż z drugiej strony, jakby król był. O, za monarchią. Ale taką monarchią w układzie brytyjskim, czyli taką wspierającą parlament. No za monarchię, tak. Gdybyśmy mieli królową, kiedyś mieliśmy dwie królowe, dwóch króli kobiety, na przykład król Jadwiga, to za Jadwigę to bym życie oddał. Króla. Chciałbym, to Państwo, żebyśmy mieli i polecam, może ktoś wpadnie na pomysł taki, w tym sensie, że zrobi to, co mówię, jakby takie wydrukować koszulki. Król Jadwiga. Jest takie to piękne. Na, historii. Czas, na czasie. No, my mamy bardzo mało takich ciekawostek w historii, które są całkowicie wykraczają poza standardy światowe. Mieliśmy króla, kobietę, A Jagiełło to był jakiś taki dodatek. Czy ja dobrze usłyszałem, że pan doktor powiedział Jagiełło? Jagiełło? No, takie, tak, tak, takie było nazwisko. Królowa Elżbieta, yy, świeć Pani nad jej duszą. Piła mleko od krów marki, 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 marki Jersey. 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 Yy, ja tylko... nie piłem od Jersey, a u mnie normalnie były takie łaciate. Tylko krowa nie zmienia zdania. Panie doktorze Arturze Bartoszewiczu, tak. jakie jest teraz Pana podejście do szczepień? Czy zmienił Pan zdanie? Moje podejście do szczepień teraz jest bardzo pozytywne. Uważam, że każdy powinien się szczepić na szczepienia obowiązkowe. Jest bardzo dużo chorób, które zostały przywiezione do Polski i pojawiły się ponownie choroby w Polsce, dlatego że Polacy przestali się szczepić. Więc ja uważam, że jeżeli jest szczepionka, którą możemy uchronić populację, to uważam, że powinniśmy się zaszczepić. Panie doktorze, ponieważ ja nie, nie chcę później tak dużo wyciszać, Prawda? A co powiedziałem coś. Za... Nie, to ja teraz będę pytał. Aha. To teraz y, dalsza część pytania. Y, bo jest, był pan uważany za, za mordystę maseczkowego. Wyrzucał o, Jezus pa, Maria. Że wyrzucał pan studentę. Ale dlaczego za, 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 za maseczkowego? Ja że powiem. ponoć kazał, pa, kazał pan y, keczapować się. Wiemy o czym mówi. Ale ja po pierwsze, W trakcie y, srobidu, jak to ludzie Państwo, mówią. Państwo już sobie wymyślili na tym obszarze. Tyle bajek i tyle opowiastów. Dlatego to pytanie. Ja chcę no to w końcu jeszcze wyjaśnić. Jeszcze raz, więc nie da się tego wyjaśnić, bo już państwo tworzą rzeczywistość równoległą. Więc ja powiem tyle, że na rzeczywistości równoległej nie polecę i wy też nie. Czyli nie ma studenta, którego pan wyrzucił z powodu tego, że nie przyjął preparatu? Jeszcze raz, znajdźcie mi takiego studenta, który został wyrzucony za nieprzyjęcie, Reparatu, więc jak mi znajdziecie, to super. I na koniec tego pytania: jeżeli jest pan prawdziwy i to, co pan mówi, płynie z serca, to ja chciałabym mieć takiego prezydenta. Znaczy, jeżeli. Ale kto to? Tak, ja? W sensie yy, chciałabym? No. No, bo ta ta pani, która. Niki powiedziane, teraz nika nie mam. Nie, no właśnie. nie wiem, czy tym a... przypadkiem pani Krystyna nie pisze. A nie, no, Krystyna to moja babcia, się tej pamięci cudowne imię. To może być pani Krystyna. Pani Krystyna o szacun. A jeśli to nie ja pani Krystyna, też. to też. Ja bym pani Krystyna też, jak, jeżeli to wszystko jest prawdziwe i ten człowiek, w to wierzy, ja bym też chciał takiego prezydenta mieć. To jest ciekawe. Chętnie usłyszę odpowiedź. Ktoś się podpisuje. Małpa drogą prawdy. Małpa drogą prawdy? Znaczy małpa ten znaczek, pani okay, to... Czy może. To jest. Et. Et. A to mieliśmy po polsku rozmawiać. No małpa też nie jest po polsku. Bo, co ma małpa do tego znaczka? No no wam. Czy może ktoś z Państwa, rozumiem, z panów, mhm. polecić pozycję książkowe, aby lepiej zrozumieć współczesny świat, to jest politykę międzynarodową i ekonomię. Tak, to ja polecam książki Marszala, Więźniowie Geografii i wszystko, co powstało na bazie Marszala tej pierwszej pozycji. Potęga Geografii, Flagi. Myślę, że to jest niezwykle dobra literatura. Zawsze swoim studentom polecam. Bez względu na jaki przedmiot wykładam, uważam, że takie geopolityczne zrozumienie świata daje ułatwienia do tego, żeby zrozumieć wszystkie mechanizmy ekonomiczne, pieniężne. Marshall. A i też fajny jest Max Otte, kiedy nadejdzie kryzys też super. Pokazuje całą mechanikę finansową i oszustwa, które w tym zakresie są i skutki, które z tego się ujawniają. Andre WPI 68. Mhm. Pytanie do pana doktora, co by się musiało wydarzyć, by Polska mogła wyjść z niewoli, czy tylko rewolucja? O, to jest bardzo ciężkie pytanie. Czyli jakaś rewolucja na pewno. Znaczy, no rewolucja nawet obiewa się i odbywa się teraz. Znaczy to, że państwo mnie atakujecie za różne rzeczy, które mówię, to znaczy, że to ciąży wam. wam. A to znaczy, że rewolucja w głowie już wam trwa. I nawet jeżeli Bartoszewicz zniknąłby nagle, już go by nie było, to coś się obudziło. Rewolucja polega na tym, że właśnie następuje zmiana postaw i zachowań. To nie musi być zawsze październikowa rewolucja i krwawa, i jakaś tam, po prostu rewolucja. Dokonujemy zmian postawy, więc myślę, że ona już trwa. Ja się bardzo cieszę, jak ludzie podchodzą, zaczepiają i mówią, że zrozumieli, albo że myślą tak samo jak ja, co oczywiście jest niezwykle miłe, ale w praktyce polega to właśnie na tym, że gdzieś tam synapsy zostały połączone i zaświeciło. I to jest rewolucja. Podejrzewam, że kolejne pytanie jest od bota, ponieważ user, NS, UP, 2W i tak dalej. No to nie, no i... Ale zadajmy to co? Oczywiście. Zadajmy. Dlaczego nie chce pan kandydować na prezydenta Polski? Dlaczego nie chcę kandydować? No bo tu na razie nie ma przestrzeni. Się złożyło? No bo tu, czyli chodzi o bota, żeby on zrozumiał. Na razie nie ma przestrzeni, Może no bo dobrać. jeszcze nie wiemy przecież niczego, więc, drodzy Państwo, nie możemy zakładać, że można sobie startować w, w rywalizacji i w sporcie, której nie wiesz, nie znasz reguł i gry i nie wiesz kto, gdzie i jak. To wszystko jest dzisiaj racjonalne. Ja powiedziałem, że aby startować na prezydenta, nie można traktować tej przestrzeni. A część, ta duża część z państwa domaga się czegoś takiego, żeby to było jak rywalizacja, nie wiem, skokotyczce. Kto wyżej przeskocza, jeszcze bardziej pokaże. Dokładnie jakiś symbol, albo przewali się efektownie. Aby coś zmienić w Polsce, trzeba mieć siłę narodu, siłę ludzi, którzy będą chcieli zmiany. A prezydent i kandydata prezydenta jest tylko nośnikiem i wykonawcą. A państwo cały czas zakładają, że. Wystarczy namówić Bartoszewicza albo takich Bartoszewiczów i nie między sobą. Poryją sobie dadzą i my, a my potem zagłosujemy na Tuska, bo, bo nam coś obiecał. A w ogóle to był najbardziej prawdopodobny, że wygra. To jest Państwo, dopóki wszyscy nie odrobimy pracy domowej, to nie wymagajcie, żeby ktokolwiek próbował w Waszym imieniu sprzątać po tym wszystkim, co razem rozrabialiśmy. Więc albo powiecie. Zakasujemy rękawy, nakładamy rękawiczki, bo wiemy, że będzie mocno śmierdziało to, czego dotkniemy. I robimy to razem. Albo będziecie żądać, że Bartoszewicz wstał rano i stwierdził, że będzie kandował na prezydenta. No, ja przepraszam, emocji. Ja Was instrumentalnie nie traktuję, nie traktuję, więc przestańcie mnie tak traktować. Pan Edward Schulz, 6903, pyta. Zastanawiam się, co, co znaczą te cyfery? No 69 69 marzec? Bo, tak, tak? Tak myślę. No dobrze, no. Skoro pan doktor tak mówi. Chciałbym zapytać, czy system partyjny jest jedynym, który powinien obowiązywać w Polsce przecinek na całym świecie? Czy ma pan Monarkia, wiedzę... Monarchia, przecież mówiliśmy już. Czy no ile byśmy mieli piękną królową, pięknego króla, bo mówię kobieta, tylko królem, żeby była. Czy ma pan wiedzę, czy jest, był kiedykolwiek, gdziekolwiek system partyjny, który zrobił cokolwiek dobrego dla społeczeństwa? Może ten nas... Hitlerowski. Tlerowski. Tu będę musiał wyciąć. Nie, to nie. To nie idźmy tą drogą młody człowieku. ma z 69. rocznika, więc młody człowieku. Ja myślę, że model, który jest w Szwajcarii, który zakłada współuczestnictwo we władzy wszystkich, którzy zauczestniczyli w wyborze, wyborach. W takiej strukturze i w takiej sile, jakiej społeczeństwo pokazało. Ja na przykład bym zmusił popis do urządzenia razem. Tak, żeby tuski Kaczyński musieli ze sobą kilka godzin dziennie się spotykać i naradzać, ale by było super, słuchajcie. Musieliby sobie w oczy patrzeć, musieliby ustalić, to z nich jest premierem, musieliby wynegocjować wszystko, musiałoby wszystko zadziałać. A nie na takiej zasadzie, że jeden drugiego pobije chwilę i drugi się obraża, a ten pierwszy idzie i niszczy całe społeczeństwo, gospodarkę i, i naród, bo chce dowalić temu drugiemu. No, to mi nie odpowiada. Ja bym ich łącznie zamknął w klatce, niech się tam naparzają, ale mają być skazani na siebie, a nie skazywać nas za swoje porażki. Szanowni Państwo, to jest trochę tak z tymi pytaniami od widzów, że wiele z tych pytań na pewno nigdy by nie padło face to face. Bo zabrakłoby odwagi, być może, żeby no, łatwiej jest no, zadać no, nie, py nie, pytanie. Nie, oczywiście, że. Także, że pan, wszyscy, są, ja, wszyscy są bardzo odważni. Ja, no, ja, chcia, ja chciałbym, panie doktorze, y, muszę to wtrącenie no, zrobić. To, bo bo za pytanie będzie mocne. Będzie py to proszę pytać. Będzie pytanie, ale. Ja, ja zawsze, ja... drodzy Państwo, mam jedną przewagę nad pytającymi. Że ja mogę nie odpowiedzieć. To prawda. Ja bardziej o tym mówię w kontekście takim, ktoś że. Uważa, ktoś że zadał w ogóle? Że, no właśnie, że, że może być do mnie pretensja, że ja miałem czelność panu doktorowi Ani, zadać. nie taki... to proszę zadawać pytanie. Bo żeśmy się Przecież... troszeczkę umówili na to, że będziemy taki to, Ale ja w ogóle nie zakładam, że no chyba, że to pan napisał i podnikiem i teraz po prostu. Panie doktorze. No ja nie wiem, no dowiemy się. No dobra. Jest pan hipokrytą, a teraz udaje pan antysystemowca. Kto, kogo pan reprezentuje? Kogo ja reprezentuję? Maciej Upkowski, 61-29. To raczej 61, to nie jest miesiąc. 29 to nie ma takiego miesiąca. Ale to 61, 61 luty, 9 lutego może. Być. Dobrze. To może. Być. Antysystemowy pan doktor. No i co? I kogo, kogo pan reprezentujesz, panie doktor? Kogo ja reprezentuję? Przyznam się. E, to nie jest kwestia, że może reprezentuję. Znaczy, w tym sensie, że e, utożsamiam się z. Koniecznością budowy silnego państwa, silnego narodu i silnego e, udziału gospodarki w kształtowaniu decyzji władczych, czyli przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, rolnicy. Tak. Jeżeli miałbym powiedzieć, kogo chciałbym reprezentować, to przedsiębiorczo Polska. Aterowiz przez V. Końcówkę tylko przeczytam, bo początek już był w odpowiedzi. Tak mhm. Czekać na bunt. Co mam robić? Jak żyć? Dla mnie jest już, jest już wszystko stracone. Nie, Wyjść nie. na ulicę, protestować. Nie nie, Państwo, nie, nie, nie mówcie tak, bo to jest katastrofalne podejście i takie e, uznanie, że w ogóle wszystko jest do bani. Nie. Tak powiedziałem, znaczy, jeżeli Polacy się zmobilizują sami, jeżeli wstaniesz przed lustrem i powiesz, tak chcę zmienić Polskę, to przyłącz się do tego, co się będzie działo w wyborach prezydenckich. Po prostu przestań udawać i latać za Tuskami, Kaczyńskimi, e, Kosiniakami, Kameszami i, i Hołowniami. tym już, Boże, to już w ogóle porażka. E, to jest największe upady dla mnie, jak ktoś za Czerzastym idzie. E, jeszcze tam te pośrednie upadki jestem w stanie zrozumieć, ale znaleźć sobie market czarzasty i za tym iść, tak jak Leszek midar moszelisz, to już po prostu totalny upadek. No ale włącz się w coś, spróbuj zbudować coś, nie narzekaj, nie udawaj, że cały świat cię pokrzywdził, po prostu weź się w garść człowieku, jeżeli rozmawiamy, za tym nikiem jest mężczyzna, to bądź tym mężczyzną. Jeżeli jesteś za tym nikiem jest kobieta, to bądź prawdziwą kobietą. Walcz. I przestańmy ryczeć i łzy ocierać, tylko do przodu klejmy. Pytanie do mnie. pani Uchmański, mam pytanie, dlaczego wyciszane są niektóre słowa? Czy no. są słowa i w internecie słowa tabu, które trzeba wyciszyć? No trzeba. No niestety z Państwa, jak wielokrotnie osoby, którymi nagrywałem programy mówiły, że spadało to po kilku wyświetleniach, bo język Bartoszewicza jest nieinternetowy. Niesłuszny. Wpisujący się w słowa zakazane, w, w wartości, które Technologie wykładnicze, wkładają nam do głowy i twierdzą, że jest jedyna prawda, prawda lewacka, która pokazuje kolor zielony, na przykład, jest wartością, Zielony ładna tego macie, lewactwo jest ważne, jak zakwestionujesz, jak powiesz, ruszysz jakiś temat, no to wtedy stajesz się wrogiem społecznym i trzeba cię wypikać. Albo w ogóle ciebie wyrzucić z internetu. Ogólnie to, jakbyśmy, jakbyśmy na przykład zrobili taką audycję, o, możemy kiedyś się umówić, na przykład chwalić rząd, rząd światowy, albo na przykład rząd Urszula von der Leyen, bądź z nami, bądź z nami na zawsze, hejże, ha. I to będzie puszczone, drodzy państwo. I tutaj nie będzie wypikania. Jesteśmy umówieni, ale to już w studiu, które się buduje. A, się buduje. Widzicie państwo, co się dzieje z kasą? U przedsiębiorcy. Jedna wizyta doktora Bartoszewicza. I już studio się buduje. Ale na kompot przynajmniej miałem. Nie, to owoce z działki. A, świeżutkie, ale... żadne tam z supermarketu. była kupiona jeszcze przy pierwszych dniach. Nie było w ogóle myśli o działce. Teraz to znaczy już działka i kompot, czyli kupiona działka z owocami, warzywami, wypas pełnym, To tylko pokazuje, że tam, gdzie się pojawiam, złotem to żony i działka. miodem. Żony działka. Żony działka. Że, żo dobra, żona to i z działką, z majątkiem przyszła i w posagu. Trafiłem. Ach, jak się redaktor ustawił. Panie Bartoszewicz, niech pan nie występuje u tego redaktora. Dlaczego? Bo pana wypowiedzi są cenzurowane. Aha, to już było przed chwilą. A no tak, tak, tak. Właśnie dlatego tutaj nie przychodzę. No państwu, i Drugi raz nie przyszedłem, bo są cenzurowane. I robi to osobiście, tą cenzurę, redaktor. An Andrzej Cybulski, z jakiej jest pan partii politycznej? Jestem członkiem żadnej partii politycznej, niestety. Żadna z partii politycznej nie godna mnie. <laughs> to jest dobre. I yy, 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 wypikam to. Jak, jak, jaki to jest nikt? Yy, maili Choradek. To czy po czesku mi tak trochę. A, no tak, no to taki zjawiskowy gość. Ale piękne, yy, panie yy -y. doktorze. Ty, prosiłbym, żeby pan to przeczytał, A, to no yy, Jak żyć? Trwa, jak żyć panie doktorze <laughs> jak żyć? Żyć, drodzy Państwo, zdrowo na przykład, to jest, to, jest, to jest dobre. Żyć bogato, na przykład, drodzy Państwo, żyć z szacunkiem dla innych ludzi, żyć z tożsamości narodowej, żyć w uwielbieniu swojej ojczyzny i narodu, żyć z miłością do swojej rodziny, do swoich przodków. O, tak żyć. Dlaczego się Pan tak promuje, Panie Bartoszewicz? Ja się promuję według Pana, który to napisał. Pana Józera. Pan User, Panie Józerze. Mieliśmy Pana Bołta i teraz mamy Pana Józera. Panie Józerze, to no nie jest tak, że ja się promuję, Ja po prostu jestem zapraszany. Ja tam, gdzie uznaję, że Towarzystwo mi odpowiada, tutaj odpowiada, więc jestem drugi raz. Jak redaktor by mi nie odpowiadał, by mi nie przyszedł. Jak zostaje zaproszenie i pasuje mi, to to przyjdę. Nie chodzę w, z napisem Artur Bartoszewicz, kochajcie go. Nie mam e, zaplecza marketingowego, które mnie promuje. Wbrew pozorom, drodzy Państwo, nie stoi za mnie. Za mną tysiąc osób, które... Mm, przygotowują te wszystkie moje wypowiedzi, i, e, szkolą mnie do tego i finansują. Sam Rzem to zrobił zazdrośniku. Anna Tomaszewska, pani Anna Tomaszewska, 1727, jak to rozszyfruję? 1727, kurczę, to może być 17, 17 rocznik. Ale, z, 9, ale z szacunkiem i ciekawe pytanie. Nie, żartuję. Panie, e, pytanie do pana doktora. Czy pochyliłby się może pan nad projektem budowy Warsza Warszawie ochota największego meczetu na ziemiach należących do muzułmanów? Ma to być chyba trzeci największy meczet na świecie. To ja, ja nie słyszałem tego. Ja bym się pochylił, żeby nie został zbudowany. Czy ja uważam i uważałem, że w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum, czy Polacy godzą się na Budowanie meczetów na terenie Rzeczpospolitej, bo jeżeli zaczną powstawać, cofnięcia od tego nie będzie. To będzie już katastrofa totalna. Znaczy, Niemcy i Francja pokazują, co to znaczy wejście barbaryńskiego islamu. Ja jestem niestety, drodzy Państwo, wyznawcą Oriany Falacci jej podejścia do życia. Uważam, że. Islam jest największym zagrożeniem dla Europy i dla świata, świata cywilizowanego, dlatego też takie, a nie inne moje podejście jest do tego, co się dzieje w Palestynie i tego, żeby Hamas nigdy nie miał możliwości odbudowy swojej pozycji, bo będzie katastrofa. Dlatego też jestem przeciwny budowaniu na terenie e, Rzeczpospolitej e, ch, i, y, meczetów, chyba że Chyba że w państwach islamskich pozwolą mi o no tej samej wartości i wielkości postawić Kościół katolicki. Jeden na jeden. I lecimy. I bawimy się. I taki dżingiel. Ty -ry -ty -ry. Ty -ry -ty -ry. Mam ważne pytanie. Pyta pan Krzysztof Babinecz-TZ na końcu. Y Babinet? No właśnie. Ale tu, Panie Arturze, tu już trochę mówiliśmy na samym początku o, o, o Pana dziadach. Czy pan Artur jest potomkiem Joachima Bartoszewicza, który w 1928 roku został pierwszym prezesem stronnictwa narodowego? No chyba nie, to znaczy wprost nie. Znaczy, W prostej linii nie kojarzę takiego przodka. Musi być gdzieś w bocznej linii, ale nie wprost. Nie, 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 nie nigdy mi żaden z ojców i dziadów nie opowiadali o takim, nie powiedzieli o takim człowieku. Jako, jako członku rodziny. Ile ru rubli miesięcznie płacą panu Ruscy? Uf, przecież oni płacą, oni we wróblach płacą. Oni płacą dzisiaj w dolarach, w euro. Przecież, zobaczcie państwo, 30% Parlamentu Europejskiego to są ludzie skorumpowani. Więc płacą w euro. To już rozmawialiśmy. Czy istnieje, czy istnieje w Polsce kryzys przywództwa? A mógłbyś zadać też pytanie, pytanie takie do, do tego, który mi zadało te wróble. Że kto to zadawał nie, pytanie? Nie, nie, po prostu ile on dostał za to, żeby zadać mi takie pytanie? Myślę, że to był bot. Nie, tam botu. Bot to były te. W jakich siłach społecznych upatruje Pan szansę na przywrócenie podmiotowości naszej ojczyzny? W jakich siłach I teraz społecznych? jeszcze, jeszcze gdzie jest ta bandera? Te bandery? Nie, Ten ta, bandera. Ta, ba ta bandera, pod którą naród może upomnieć się o swoje. Dziękuję, będę rad usłyszeć odpowiedź. Znaczy, no, jedyna bandera, którą e, naród... Może posłuchać, się jest bandera biało-czerwona. Znaczy, wszyscy ci, którzy nie, na, nie nakładają obcych barw, są dla was nośnikiem wartości. Jeżeli ktoś latał z barwą ukraińską, jeżeli ktoś lata z barwą e, europejską, jeżeli ktoś lata z barwą amerykańską, niemiecką, no to jest wyraźny sygnał, że nie idźcie tą drogą, ludzie. No, tak się identyfikowali nasi przodkowie. Jak ktoś nosił biało-czerwoną, to szli za biało-czerwoną, więc idźcie, drodzy państwo, za biało-czerwoną. Co w, co w najbliższym czasie planuje dr Bartoszewicz? Co chce zrobić na rzecz Ojczyzny? A, na rzecz Ojczyzny. Myślałem, że co w ogóle chce zrobić w najbliższym czasie, bo chciałem powiedzieć, że będę na wakacje jechał, ale jak, ale to dopiero w drugiej połowie sierpnia. A dla Ojczyzny, dla Ojczyzny cały czas robię, codziennie praktycznie, bo na przykład, tak jak teraz walczę z, również po części z samym sobą, żeby mieć siłę, odwagę i chęć, wypowiadania się i motywowania moich kompatriotów. Teraz kończę raport z badaniami społecznymi na temat Zielonego Ładu. I to myślę, że jest dużą wartością. Przygotować będę też fajną konferencję na temat Polskiego Złotego. Dzisiaj też była rozmowa w, w tym zakresie. Może się uda na jesieni też robić taki duży raport na temat konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienia konkurencji w ogóle w gospodarce. O! Coś przysuwać? Nie, doktor puka cały czas. Gdzie? Chodzi, to się gonienie diabła pod stołem nazywa. Jak tak no, nóż. Nie, ja źle widzę? Nie. 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 Diabeł daleko ode mnie. To tak musiałbym wozić. To się kiedyś woziło diabła. W Krakowie tak mówili. No, ale w, na Słowacji też tak. Jak tak dziecko machało, to babcia mówiła: Nie, woź w diabła. Pan Piotr. Mhm. Nie, zaśmiałem się, jak to przeczytałem, i może ja odpowiem na to. Ale proszę. Nie będę rzucał w pana kamieniami, panie doktorze Bartoszewiczu, bo jestem bardzo podobny do pana, ale proszę o odpowiedź. Dlaczego Pan podpisał zielony ład? A dokładnie. Jest mi bardzo wstyd z tego powodu, drodzy Państwo, ale cóż z uwagi na to, że nikt nie chciał odpowiedzialności wziąć za zielony ład, ja wziąłem. Odpowiedzialność, bo on podpisał, bo mi się chciało. I pan doktor. I co mi pan zrobi teraz? Powiedział pan doktor to w, w tej naszej tak, audycji. Tak. I niektórzy wzięli to bardzo serio. Że ja podpisałem zielony tak. ład. I bardzo dobrze, drodzy państwo, jeżeli wzięliście to na serio, bo co mogłem jeszcze podpisać? A, tą umowę, która podpisał yy, Tusk z Zeleńskim, to nie oni podpisali, tylko ja podpisałem. Sam ze sobą. I zakaz też schumacji ciał nie, nie, na nie, nie, Wołyniu nie, nie. też ja podpisywałem. A, no to teraz może ktoś zrozumie. No. Proszę Państwa, wiele rzeczy złych podpisałem i się tego bardzo nie wstydzę. Tak jak bardzo się nie wstydzą nasi politycy z tego, co zrobili. Pan, zrobić, no. Ja mam wrażenie, bo oglądam Pana doktora w różnych y, audycjach, y, y, we wszystkich telewizjach oczywiście. No, w ogóle włączysz internet i cały czas Bartoszewicz. Tak. No i... Ja mam wrażenie, że... No, że będę sobie pochlebiał w tym, ale tutaj pozwala sobie Pan na taką większą, y, no, troszeczkę odrobinę luzu. No bo jestem mniej spięty, bo jesteśmy po prostu przy kąpocie. No, kto mi daje kompot? No, drodzy Państwo, no, w normalnych warunkach ja muszę walczyć, nawet wody mało dają, a tutaj kurczę pełny wypas. A przy kompocie rozmawia się swobodnie. Jeżeli Państwo będziecie chcieli kiedyś na przykład na mieście spotkamy się, czy gdzieś tam będziemy w różnych miejscowościach się widzieli i będziecie chcieli na przykład coś miłego zrobić dla mnie, to na kompot zapraszcie. Albo po miłe, słuchajcie, jakbyśmy siebie na kompot zapraszali. Drodzy Państwo, od dzisiaj. Prowadzamy nową świecką tradycję. Jak chcesz, żeby twój kompatriota był szczęśliwy, zaproś go na kompot. Kompot z prawdziwych polskich owoców. Zapraszajmy się na kompot. Nie na wszelkie trunki. Po prostu róbmy takie kompociane poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedzielę. Będzie nam naprawdę fajnie. Ty bardziej bardziej, że ba... kompot jest czerwony. A jak woda będzie obok, to będzie biało-czerwony. Będzie super. Emmer to już, aha, to było już o tym. Emmer Grześ? Pytał o to, czy Grześ. tak smutką, smutną, smutną sylwetkę. Smutną sylwetkę. A, że smutną. A ja myślałem, a ja myślałem że smukłą. Kurczę. Nie, jest smukłą, panie doktorze. Ja myślałem. po prostu mam nie te okulary. Myślałem, że ja po prostu jestem taki... A, duża ilość pracy. To już pan doktor... Czy sposób wybierania posłów i senatorów powinien być zmieniony... Aby miernoty umysłowe, niepotrzebnie tak za, zaakcentowałem, jeszcze raz, czy sposób wybierania posłów i senatorów powinien być zmieniony, aby miernoty umysłowe nie uzyskiwały prawa do zasiadania w Sejmie tylko dlatego, że są na listach? Ja bym zrobił inaczej. Ja bym e, zrobił takiego pastucha elektrycznego dla e, głosujących. Jaki Jak... Woltaż? Bardzo mocny woltaż. Jak głosujesz na kretyna, to dostajesz po łapach od razu prądem. Czyli takie powiązanie. Na przykład, bo robimy po prostu test na psychologiczny na miernotę i wychodzi na to, że kandydatem jest miernota. I jeżeli ty, obywatelu chcesz na niego zagłosować, to dostajesz po łapach elektryką tak, żeby cię wyprostowało, żebyś od razu to poczuł. Dlaczego? Bo i tak to poczujesz po wynikach pracy tego idioty. Więc wolałbym, żebyś dostał od razu po łapach za to, że w ogóle to próbujesz robić. Panie doktorze Bartoszewicz, jak można sprawdzić. Ale do mnie, panie doktorze Arturze, panie doktorze Arturze Bartoszewicz, a nie po nazwisku. No. Kurczę, no. Tak nieładnie. Jak można sp sprawdzić, ile Polaka jest w Polaku, kiedy między nimi są gnidy i zdrajcy mówiące o Bardzo po prosty polsku? sposób, drodzy Państwo. Sprawdźcie zawartość kompotów w Polaku. Prawdziwy Polak wypije kompot. A szczególnie bożonarodzeniowy komput suszu, suszu, dokładnie, bo wtedy ta polskość się nasza zapewnia. My jesteśmy, drodzy państwo, prawdziwi. Więc jak czujesz nieprawdę, czujesz fałsz, to uciekaj. To znaczy, że to jest Niemiec, Ukrainiec albo ktoś inny. Czy ukraińscy studenci są bardziej promowani na uniwersytetach? Tak? niż Polscy. Dlaczego tak się dzieje i jak to się objawia, panie dyrektorze? Nie wiem dlaczego, tak się, dlaczego, ja wiem, dlaczego tak się dzieje, bo pieniądze za tym idą e, i uczelnie zwariowały. A wykładowcy, rektorzy, dziekani zaczęli uznawać, że to jest za nasza wojna i, i będą to realizować. No i za, za pieniądze publiczne my kształcimy e, struktury państw obcych dla siebie. I abyśmy inwestowali w młode polskie pokolenie. To pytał Miki Gonzalski. Gonzalski, czyli... no, Ktoś sobie tak przyjął. I ważne pytanie: to też mnie zaciekawiło. I co sądzi pan o polskim hymnie w sensie zdania, że dał nam przykład Bonaparte? Czy to nie jest kretynizm? To no jest kretynizm. Znaczy w ogóle, ja nie wiem, czy polski hymn nie powinien podle podlegać dyskusji. W takim wymiarze żebyśmy naprawdę się zastanawiać nad tym, jakimi słowami komunikujemy się z jakim pokoleniem. I jest taka piękna piosenka Jana Pietrzaka. Żeby Polska była Polską, jak znajdziecie sobie, drodzy Państwo, tą piosenkę, pieśń, tam jest bardzo dużo mądrych słów, a. A my potrzebujemy mądrych słów komunikacji. I tak jak Boży, Bogu Rodzica była przez pewien czas dla naszych przodków wartością, bo wynikała z rycerstwa, tak przez pewien czas Mazurek Dąbrowskiego mógł nieść wartość, bo był adekwatny do czasu i do wartości, które, czy, czy warunków i relacji, które społeczeństwo odbudowało. Tak uważam, że od 1989 roku mamy... Nieadekwatne przekazy. I dlatego też młodzież nie wie, po co śpiewa hymn. Potrzebna jest aktualizacja, tak jak się aktualizuje system. Tak byśmy potrzebowali zaktualizowania systemu Rzeczpospolitej w narodzie i nadania. Konstytucja też co jakiś czas może być aktualizowana. Tak uważam, tak. że hymn mógłby zostać zaktualizowany do opisu współczesnych problemów, adekwatnych do ludzi, dla ludzi, wobec problemów ludzi i wiedzenia świata, którą dzisiaj nas otacza i dotyka. Tak uważam. Zmierza... Myślę, zaraz będzie pewno rzucenie się, że kwestionuje hymn. Nie, nie. Ja nie kwestionuję żadnych wartości. A hymnu wartością jest to, że on łączy. Nie wiem, czy dla wielu dziś ten hymn w, z jego zawartością słowną jest mechanizmem łączącym. Chyba nie. Ja y, może nie jestem wykształcony muzycznie y, bardzo. Mocno, gdyż skończyłem tylko klasę pierwszego stopnia. No i tak jest dużo. Ja w ogóle nie startowałem w tym zakresie, bo ja mam słuch absolutny, czyli absolutnie nic nie słyszę. A ja mam, miałem słuch absolutny, to, to za dzieciaka, ale nie będę się chwalił. W każdym razie, no ja mógłbym rozpatrywać hymn również pod kątem tej siły, którą niesie melodyka, melodia. Ja wiem, ja to rozumiem, tylko problem polega na tym, że coś się rozkleja w narodzie. I powiedziałem, że najważniejszym jest, żebyśmy zaczęli sklejać. A to znaczy, że może warto jest wytworzyć jakąś pieśń, albo uznać jakąś pieśń za łączącą. Okazuje się, że obecny, obecnie śpiewany hymn nie jest takim tak silnie łączącym, a wręcz niezrozumiałym dla współczesnych pokoleń. Tak samo jakbym wobec Godła zrobił. Zmianę orła Białego zamknąłbym w koronę e, zamkniętą, pełną koroną, Nie koronę otwartą poddanego narodu. To bym zrobił. Tak, adwocem tego, co mówiliśmy, że gdybym miał jakieś tam możliwości skuteczne podejmowania z jednoosobowo, to bym natychmiast to zrobił. Łukasz pyta, w jaki sposób ruszyć korporacje, żeby Mały warzywniak nie zniknął z osiedla. No to właśnie to o tym mówiłem. Powiedziałem, że dostosować prawo w taki sposób, żeby warzywniaka prawo w obszarze korporacji nie dotykało. Po prostu nie korporacja się męczy z swoimi prawnikami z prawem, a ty warzywniaku rób ta co chce ta. Ja bym w ogóle warzywniaki jednoosobowe, nie wiem czym z podatków nie dzwonił. Niech walczą, niech sprzedają te warzywka. Jaki tam obrót, słuchajcie tamto. 200-300 tysięcy rocznie w ogóle dał sobie spokój. Większy koszt zliczenia tych jabłek i, i marchewek niż korzyść z podatków, które z tego płyną. Baba Jaga 8806, ale pyta dosyć tak... Yy... Czyli czerwiec 88 roku Baba Jaga, słuchamy. Czy portret Pileckiego powinien według Pana wisieć w Sejmie? O, o, słuchajcie, to nie portret Pileckiego powinien wisieć w Sejmie. Pilecki powinien być. E, płaskorzeźba wielka powinna być na Sejmie zrobiona. Na górze? Nie, na ścianie. Powinny być płaskorzeźby wielkich ludzi na ścianach Sejmu. To tak, tak samo jak długo ukraińska flaga była wyświetlana na Sejmie Rzeczpospolitej, tak. Pilecki powinien być wyświetlany. Pan Grzegorz ma taką. Bo tamto to było obrażeniem pospolityja. Pilecki to jest. to jest wielkość. To tak. Na Pileckiego postawiłbym łuk triumfalny. Za wielkość tego człowieka. Prawda. W w Polsce nie ma łuków triumfalnych, bo my. Nam się cały czas nas zmusza do rozumowania, że daliśmy ciała. Nie. Nie ma takich ludzi jak pileckich. Wielkich, łuk trąfalnych powinien powstać. Tak samo błogosławionymi powinni zostać yy, wołynianie, ci wszyscy, którzy zginęli na Wołyniu. I dla nich też bym postawił wielki łuk triumfalny. Wielki. Bo oni ostatecznie zwyciężyli. Bo stworzyli części naszego pokolenia. Silnych ludzi. Ja im też zawdzięczam siłę. U się śledzia. Pan Grzegorz pisze tak. Moim marzeniem jest, żeby wszyscy Polacy, którzy mają Polskę w sercach, a nie na językach, byli razem. I Jeden mądry Polak, który poderwie nas, patriotów, o tych samych wartościach lub zbliżonych. Czy doktor Artur Bartoszewicz wskaże takiego Polaka? Jak to zrobić, żeby nas zjednoczyć? Częściowo już odpowiedzieliśmy. Myślmy o tym, że trzeba nas kleić. I Okrągły stół klenu. dla partii prawicowych. Problem I gruba kreska te... znowu. Tak, nie, nie, ale te okrągłe stoły dla partii prawicowych, słuchajcie, oni, ja spotykam się z tymi wodzami, różnymi kacykami. Oni są tak zaślepieni tym przekonaniem o tym, że każdy z nich niesie takie wartości, że, że jest najwyższy, największy i w ogóle ma największe. Już nie powiem co. E... Powiedziałem, że potrzebujemy zlepienia. Potrzebujemy nie Polski w sercu, tylko Polski w mózgu. Dlatego my nie myślimy w ogóle o Polsce. My ciągle ją w sercu nosimy. My... W sercu to nosi swoją rodzinę, a w mózgu swoją ojczyznę. Cały czas. I dopóki nie przesuniemy z tego serca do mózgu ojczyzny, to będziemy głupio wybierać, bo my sercem wybieramy, a potem dupy dajemy. Bardzo a propos. W kontekście, że wypikać trzeba będzie. Będzie. Kto spowoduje całkowite unicestwienie Polski jak, w jak najkrótszym czasie? A. NATO. B. UE, czyli Unia Europejska. C. L. Tu mam trzy kropki na końcu Q L. LBG, A, 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 LBG EGD, RTV. Nie LBG T i Q tam i tak dalej. I D, A tak Ze Wschodu E wszystko razem. Pozdrawiam. Edmund 8498. Każdy znaczy Każda z tych organizacji jedne bardziej lub mniej przestępczych. Jest. Współwinny procesowi, który się na Polsce odbywa. To nie jest tak, że jedna, jedno z tych zjawisk. Najwięcej krzywd robimy my sami sobie, tak jak powiedziałem, e, traktując kompatriotę jako wroga. To jest niesamowite. Mogę dalej? Ha, proszę. Grzesiek, jaki ma pan pomysł, gdy oficjalnie zostanie politykiem, w nawiasie prezydentem, ministrem, posłem. O, premier, o premierze nic nie pisze. Pan Grzegorz. Królem jeszcze? E, królem? A czy mogę królem, drodzy państwo, zostać? Może. Aby nie zostać. A ja bym bardzo chciał królem. I na Wawelu mieszkać. Tam smok za duży jest. Nie, ten smok jest mały. Taki malutki taki ten smok. Smoczek. Taki smoczek jest. Aby nie zostać stłamszonym, przekupionym, uleg... i żeby pan nie uległ szantażowi. Tu Co się... zrobić? Aby nie mi zostać stłąpszony. Tu nic nie trzeba robić. Tu trzeba mieć osobowość i charakter. Ja powiedziałem, że ja mogę pod, być poddany korupcyjnie tylko i wyłącznie na słodycze, i to jest jedyne zagrożenie, drodzy Państwo. W innych obszarach jestem nieruszalny, ale w słodyczach pilnujcie mnie. Vito 1986. Co Pan doktor sądzi o pseudopodatku zdrowotnym 9%, który musi ponosić przedsiębiorca? Tym samym płacić wyższy ZUS ostatecznie służba zdrowia leży. Znaczy ja tego nie rozumiem, drodzy Państwo, kiedy ja muszę płacić za każdą czynność, którą wykonuje podatek, e, składkę zdrowotną. Tak jakbym ja miał 10 razy bardziej chorować niż inni. Ja prowadzę działalność gospodarczą latami. Ja nie byłem nigdy u lekarza z jakimkolwiek prośbą własną. Jak byłem młody, trafiłem gdzieś tam po wypadku do, do, do szpitala. Jak... W jakim wypadku, co się stało? A no, takie były rzeczy w liceum. A. Żeśmy pruli samochodem i się skończyło, tak jak się skończyło. E... Ja wiem, może 4, 5, nie, może więcej, 5-6 lat temu z, z płotem razem spadłem do senu nogę, uszkodziłem. To pojechałem, wodę mi ściągnęli i tyle. Proszę Państwa, nie ma przestrzeni. To z gdzieś się człowiek latał po tych szpitalach, jakieś zabiegi trzeba było zrobić. W ogóle się z tego nie korzysta. Ja. Płacę, płacę, płacę w nieskończoność, a za wszystkie tak naprawdę zdarzenia realne muszę i tak zapłacić ponownie. Więc ja nie rozumiem całkowicie. Przedsiębiorcy są najmniej chorującymi i co bardzo często się potwierdza, najkrócej żyjącymi ludźmi. Są wykańczani przez to, co jest tworzone wokół nich. Najdłużej czerpie z korzyści ten, który nie płaci do systemu. Czyli jakiś alkoholik, który mieszka na waszym osiedlu... Kurwa, nieskończoność, żyjący człowiek. Nieskończoność. Jak cokolwiek mu łeb się rozwali, bo się wywali na krawężniku, zaraz przyjeżdża, całe, całe zaplecze i go ranimuje. No. To, jest, to jest irracjonalne. Znaczy ja, nie, ja nie akceptuję tego modelu, nie uważam, że przedsiębiorcy powinni być obciążeni tak składką zdrowotną. To jest, to jest model wyniszczania polskiej działalności gospodarczej. Mieczysław, proste pytanie. Dlaczego Konfederacja tak mocno jeździ po PISie? No, bo rozpycha się na scenie politycznej. No, a z drugiej strony ma rację, no bo PIS dał tyle razy ciała, że e, twardomyślący człowiek wie dokładnie, gdzie jest przyczyna porażki. Ja wielokrotnie mówiłem, że ja nie mam pretensji do obecnej koalicji, że wygrała wybory, tylko mam pretensję do tego, że druga strona dała im wygrać, czyli tak prowadziła. Zarządzanie państwem i w takim modelu obrażania współobywateli, że ostatecznie zostaliśmy oddani w ręce, które są dla nas zagrożeniem. Wyczerpały się pytania. Tylko tyle? Nie, no bo dużo się powtarzało. Panie a, doktorze, a poza tym. No ogólnie, też... ogólnie, ogólnie się wyrzykiwało towarzystwo troszeczkę na mnie? Yy, muszę przyznać, że bardzo ja dużo. Przyznam, bardziej że ja chyba nie, kobiety bardziej pana lubią niż mężczyźni. Lubię, bo kobiety mnie lubią, a mężczyźni mnie nie lubią. Są zazdrości, chłopaki, to no dajcie spokój. No. Przecież jeżeli my się nie połączymy, po co to Wam? Po co? Naprawdę. Ale tak w, w logice mm, ulicy, jak chodzę, to większość mężczyzn zaczepia i mówi: podaje rękę i mówi, że jest. OK, że działamy i walczymy. Jak ja bym podsumował te wszystkie wypowiedzi, a było ich bardzo dużo tych komentarzy, to jednak najwięcej takich wątpliwości to było właśnie związanych z tym, z, dwo, z dwoma. Um... Z Izraelem i Skupiem. Tak jest. Tak, proszę Państwa. No to już tak, już staliście, tak już zamęczacie to, że, że to nawet już nie jest ciekawe. Znaczy, znajdźcie sobie inny sposób na gryzienie Bartoszewicza. Pamiętajcie też, że jak zagryża, zagryzacie Bartoszewicza, to wzmacniacie tych wszystkich, których tak twierdzicie, że nienawidzicie. I tyle. Gdzie na urlop się pan doktor wybiera, jeśli mogę zapytać? Hey, no. Ja jestem e, wielbicielem e, sztuki, rzeźby, obrazy, i muza i jadę w taką przestrzeń, gdzie. E, jest wystawa polskiego rzeźbiarza, wspaniałe dzieła Mitoraja, w przestrzeni e, powiązanej z e, zasobami archeologicznymi. Przepiękne miejsce. I tam sobie będę. Kontemplował. Zjadł. Tak, tak uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. A potem wraca Pan i co? To tak na dwa tygodnie się wyskocza, a potem, a potem się wraca i znowu się walczy. Po tych internetach. Po tych, po tych internetach, żeby się promować? Żeby się wypromować. Żeby się wypromować, dokładnie. Ja będę potem walczył się będę promował. Jak się wypromuję już będę taki bardzo wypromowany, to wtedy będziemy mieli lepiej. To kiedy panie doktorze będzie można oficjalnie pana zapytać o te poważne kroki dla Polski? No ale to zawsze można się zapytać. Przecież ja cały czas odpowiadam. Ja w żadnym momencie nie odmówiłem po odpowiedzi do czegokolwiek. Ja tylko postawiłem warunki, żebyśmy się przestali oszukiwać wzajemnie i nie wmawiali, że ktoś za was, drodzy Państwo, coś zrobi. Ja nie jestem. E, nie mam magicznej różdżki e, i nie wykonam zmiany w Rzeczpospolitej bez, bez was, bez nas wszystkich. Więc ja jadę na wakacje dwa tygodnie. Wy się kleicie, przestaniemy na siebie pluć, przestajemy siebie obrażać i realnie spójrzmy, kto nas w durnia robi. Jak sobie. Wszyscy przytomniemy i będziemy wiedzieli, gdzie jest nasz cel, a naszym celem jest silna gospodarka, mądre społeczeństwo i złączony naród, to wtedy ruszymy razem do boju. O! Ja idę odpoczywać, wy do roboty, bo ja cały czas pracuję. A wy patrzycie na to, że miałem ja coś za Was zrobić? Nie, nie zrobić za Was. Zrobimy razem. No pan doktor będzie odpoczywał, a ja za, muszę zakasać rękawy. Znaczy, chcę zakasać rękawy i, i, studio. i nowe studio, do, do, do którego już, będzie. już pana... Nie, będzie. panie doktorze, to tak naprawdę z odzysku wszystko, bo to, to nie są tanie rzeczy, ale ja dużo rzeczy takich nie, mam. Ale to w ogóle musiałem... jest tragedia, w ogóle, prawda? Niesamowite, ostatnio kupowałem trochę mebli ładnych i sprzedający mi tak umierał, jak sprzedało. O Jezu! Jak jemu się wszystko nie kleiło! Bo ja jestem niestety taki negocjujący. A. No bo życie internetowy. Więc muszę negocjować. I sobie wynegocjowuję różne rzeczy. Tak samo jak kupię obrazy czy rzeźby. To z kaszubami by się pan nie dogadał. No właśnie, od kaszuba kupiłem. Naprawdę. Bo ja słyszałem od Kaszuba, że jak się z kimś licytujesz, prosisz o zniżkę, to nie szanujesz tej drugiej osoby. O nie. Zabawę mieliśmy w festną. Ostatecznie potem zdenerwował na końcu, jak już, już tak go docisnąłem, ale, ale myślę, że jest zadowolony, bo przecież wie, że jak ja dobrą cenę dostałem, to wrócę. Ja Za łaski nie robię, więc nie lubię łaski od innych ludzi. Ale uwielbiam, uwielbiam handel, uwielbiam negocjacje. Uwielbiam. Po bandzie pójść. I wiem, jak to robić. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za poświęcony czas. I, dziękuję bardzo. I jednak to chyba troszeczkę trwało. Czyli jednak znowu kurczę dwie godziny. Dzielić to, czy A, jechać po całości? Nie, dzielimy na dwie części, bo ludzie tego nie wysłuchają. Nie dadzą rady. Dobrze, to tak zrobimy. Do pytań i od pytań i drodzy państwo, będziemy wam was zamęczać. Ja... Życzymy, życzę Państwu wypoczynku, wakacje, bo słuchajcie, od września to mamy tyle roboty, że... A ja chciałbym Państwu podziękować za przychylność, która się pojawiła na moim kanale ostatnio. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Doktorze Dziękuję Panie Rektorze. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Ukłony dla małżonki. Proszę podziękować za kłopocik. Do jeszcze, co? Wystarczy, bo wybuchnę.